Bez spięcia, luz, swoboda. Najszybsza polka w historii. Jesty Benigemy! Poniżej 11 sekund! To są najszybsi ludzie świata. Shaqiri jest super. Pocket Rocket. Wygrała wszystko, co było do wygrania. Na pewno pośladki. Ładna pupa, ładne nogi i cierpliwość. Warto śledzić i oglądać bieg na 100 metrów, dlatego że to są najszybsi ludzie świata. No, co jest fajnego na 100? Najfajniejsze w biegu na 100 metrów jest to, że trwa około 11 sekund. Dynamika biegu, bo bardzo dużo dzieje się w krótkim czasie. Meta. Najlepsza jest meta. I fajnie byłoby pobiec jednak te 9:58 i pójść na fajra. Ja w biegu na 100 metrów najbardziej lubię ten moment, kiedy zawodnicy wchodzą w bloki i zapada absolutna cisza. Strzeliście w jak najszybsze wystartowanie jest najtrudniejsze. Cierpliwość w blokach, żeby to wytrzymać, tą presję. No właśnie najgorsze są te falstarty. Falstart w biegu na 100 metrów to jest wielki dramat. Nie ma drugiej próby. No, niestety, no. Jedna karteczka i goodbye. W sprincie trzeba być rock'n'rollowcem, trzeba być jakimś, trzeba mieć ten charakter i możliwość panowania nad tymi emocjami. Dobra sprinterka zawsze jest jakaś. Spójrzmy na Ewę Swobodę. To jest jedna z najlepszych sprinterek świata. Tatuaże, określony sposób zachowania, wyrazistość. No niestety, dobry sprinter nie może być. Mamy ją. Ładnie mówiąc, no trzeba mieć niestety charakter do tego. Na pewno są to takie rajskie ptaki, bo co chwilę jakieś kolorowe włosy, dredziki, warkoczyki, pazurki, no takie gwiazdeczki, nie? To co jest charakterystycznego sprinterek? No jedno tylko mi się nasuwa, tego nie powiem. Na pewno pośladki. Taką naszą rzeczą jest ładna pupa, ładne nogi i cierpliwość. Ale polecam chociaż raz w życiu stanąć za startem. Fajnie też widać, jak dziewczyny tak uciekają. Polecam. Ja myślę na to, żeby jednak mieć to oko przygotowane na szybkie bieganie. No ten, kto wygrywa 100 metrów, jest nie tylko najszybszym człowiekiem na danych zawodach, ale często jest to najszybszy człowiek na ziemi, po prostu. Największym takim wspomnieniem jest występ Usaina Bolta. Myślę, że to było bardzo duże wydarzenie. W 2014 roku największy z największych, ale przez lata przyjeżdżał też Asafa Powell. Sprinter fenomenalny. Sprinter, który też był rekordzistą świata i to kilkukrotnym. Ta konkurencja zawsze miała szczęście do gwiazd. Tak jak w ubiegłych latach, Shalyan Fraser-Pryce. Pocket Rocket, jak o niej mówią. Niziutka, malutka, filigranowa, super szybka. Wygrała wszystko, co było do wygrania i wygrywa w dalszym ciągu. Shericka Jackson, mistrzyni świata na 200 metrów, wicemistrzyni świata na 100 metrów. Shaqiri Richardson, to były najszybsze sprinterki w danych sezonach na świecie. Kochana, Shaqiri jest super. Shaqiri Richardson i rok 2023 to trochę spełnienie marzeń kibica sprintu. To ja ją w sumie tak naprawdę poznałam na memoriale i od razu zobaczyłam, że jest taka kochana, pomachała mi, cześć, coś tam. Tutaj oglądaliśmy sobie razem tatuaże, rozmawialiśmy o tatuażach. Ona w tej chwili ma piąty wynik w tabelach, piąty w historii i to jeszcze nie jest koniec. A do rekordu świata Flojo jest coraz bliżej. 10:49, to najbardziej się zbliżyła Elani Thompson do tego na igrzyskach w Tokio. Zawsze jeżeli ktoś zbliża się do rekordów, to trzeba myśleć o tym, że może on zostać pobity. Bam! Ewa Swoboda. Uwielbiam ją. Najszybsza Polka w historii. No myślę, że jest to marzenie Ewy Swobody. Bycie nazwanym nawet najszybszą Polką, to jest takie fajne, bo każda z nas do tego dąży. Rok 2023 był wreszcie tym, na który czekaliśmy od lat. Bo wiedzieliśmy, że Ewa może zrobić to, czego w 2023 dokonała, czyli złamać tą granicę 11 sekund dla sprinterek magiczną gdzieś. Świetny wynik Ewy! Poniżej 11 sekund! Ewa pobiegła naprawdę życiowo, wspaniale, jak natchniona. Przyznam szczerze, miałam łzy w oczach, bo wiem, że bardzo ciężko na to trenowała i bardzo chciała to zrobić.
I ona to zrobiła oczywiście gdzie? Na Memoriale Kamieńsko-Linowskiej. 10,94, 1/100 sekundy od rekordu Polski, już starego. Bez spięcia plus swoboda. Nazwisko zobowiązuje, Ewa biegnie bardzo swobodnie. Czy Ewa Swoboda jest w stanie pobić rekord Polski? Ja w to wierzę i mam nadzieję, że ona też. Nie wiem. Tamto pytanie niestety nie odpowiem. Zobaczymy. Ja jestem przekonany, że ona ten rekord Polski poprawi i chciałbym, żeby zrobiła to na Memoriale Kamieńsko-Linowskiej. Zobaczyć Ewę w akcji. A być może nawet w rekordowym biegu, najszybszym w historii Polski, to jest Nada Gratka. Fajnie by było, jakby przyjechała Szakali i są jakieś szybkie dziewczyny, bo myślę, że każda z nas będzie chciała pokazać po igrzyskach, że jeszcze na coś je stać. Myślę, że warto być tego częścią i pojawić się na trybunach na Stadionie Śląskim.